Po wymianie głośnika w HomeTomie przyszedł czas na kolejny telefon. Tym razem zajmiemy się Xiaomi. Model Redmi 4A był bardzo popularnym urządzeniem za niewielkie pieniądze dla niewymagających użytkowników. Niestety, wraz z upływem czasu, bateria o niezbyt imponującej pojemności 3030 mAh powoli, ale konsekwentnie zaczęła odmawiać posłuszeństwa, sprawiając, że telefon wymagał ładowania każdego wieczora. Na szczęście możemy temu zaradzić, wymieniając baterię na nową, co wcale nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. W pierwszej kolejności wyłączam urządzenie i pozbywam się karty SIM. Aby dostać się do baterii, musimy zdemontować tylną obudowę telefonu. W większości współczesnych smartfonów jest ona albo klejona, albo mocowana na zatrzaski. Mocowania znajdują się na obrzeżach urządzenia i aby je podważyć, wsuwam płaskie narzędzie między ekran a obudowę telefonu. Podważanie najlepiej zacząć właśnie od szufladki na kartę SIM. Tylną obudowę podważam wzdłuż krawędzi, uważając jednocześnie na rogach telefonu. Systematyczne i delikatne podważanie pozwoli na szybkie i sprawne zdemontowanie obudowy, bez połamania zatrzasków. Narzędzia kupicie wraz z baterią lub osobno. Ich koszt jest niewielki, a link znajdziecie w opisie. Aby dostać się do baterii, musimy zdemontować górną i dolną część obudowy elektroniki. Pierwsza mocowana jest na 9 śrubkach, po odkręceniu których możemy podważyć obudowę. Do ich odkręcenia wykorzystujemy śrubokręt krzyżakowy. 8 śrubek dostępnych jest od ręki, 9 kryje się pod plombą z logo producenta. Po zdemontowaniu obudowy odpinam styk baterii i zajmuję się dolną częścią telefonu. Tutaj odkręcamy 5 śrubek, po czym ponownie podważamy część obudowy. Następnie odklejamy i zrywamy dwa plastry, pozwalające odkleić baterie poprzez pociągnięcie ich do siebie. Aha, ale urwał! Baterię delikatnie podważamy plastikową łopatką od spodu, próbując oderwać resztki kleju.
Przy zakupie nowej baterii musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Na rynku istnieje wiele podróbek, które nie trzymają fabrycznych parametrów, przez co telefon będziemy musieli ładować częściej, szybciej będzie się rozładowywał, a w krańcowych przypadkach taka bateria może mieć wpływ na wadliwe działanie telefonu. Dobór odpowiedniej baterii najlepiej zacząć od porównania symboli oraz danych technicznych, takich jak napięcie czy pojemność. W dolnej części znajdziemy również numer seryjny i datę produkcji oraz kod QR. Wybierając baterię, starajmy się, żeby jak największa ilość danych i ich umiejscowienie pokrywało się. Nową baterię wkładam w fabryczne miejsce. Następnie skręcam dolną część obudowy, wpinam złącze baterii i skręcam górną część. Tylna klapka wskakuje z charakterystycznym kliknięciem. Całość spinamy dociskając obudowę na jej krawędziach. Jeżeli po włączeniu i podłączeniu do ładowarki telefon nie wybuchnie, naprawę możemy uznać za sukces i w ten sposób przedłużyć jego życie. Jeżeli ten materiał był dla Was użyteczny, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji i dzwoneczku. A ja się na razie z Wami żegnam. Cześć!